zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się w przestrasza, na cud Jona wasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się w przestrasza, na cud Jona wasza. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza tych przybyłych z Polski tutaj do kaplicy, do miejsca objawień, gdzie ponad 100 lat temu Maryja wyrzekła orędzie Boże do Trojga Pastuszków. Znajdujemy się właśnie dokładnie w tym miejscu, tu przy tym ołtarzu, aby sprawować tą przenajświętszą ofiarę, aby dziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, których nam udziela, za to światło, które ze wzgórza Fatimskiego płynie na cały świat, aby oświecać serca i umysły wielu ludzi. Wraz z ojcem Konradem modlimy się przy tym ołtarzu. Ja polecam intencje, o które prosili pielgrzymi. O zdrowie dla całej mojej rodziny, pomyślność dla córek Sylwii i Weroniki. Za świętej pamięci mamę Zofię w 25. rocznicę śmierci, o dar życia wiecznego. Modlitwa o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, dzieci, wnuków oraz rodzeństwa, ich rodziny, prosi Teresa. Za duszę świętej pamięci męża Jana i zmarłych rodziców oraz rodzeństwo. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla rodziny oraz dla księdza proboszcza Bogusława. O łaskę zdrowia dla chorego Stanisława i we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Na początku Eucharystii przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się. O Chryste, zmiłuj się. O Chryste, zmiłuj się. O Chryste, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Usiądźmy, aby wysłuchać liturgii słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaoni, do Listry i Derbe oraz ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła, ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po ikańsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermasem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli swe szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto Słowo Boże. Ja zaśpiewam. Nie krzyczę. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. Nie nam daj chwałę,
lecz Twemu imieniu. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę Twoją i wierność. Dlaczego mają pytać poganie, gdzie się ich Bóg znajduje? Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk człowieka. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzkim. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Duch Święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. To Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie miłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy z nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie. Moi kochani, drodzy pielgrzymi, Chrystus Pan mówi, że Duch Święty wszystkiego nas nauczy i przypomni te słowa, tę naukę, którą ogłosił Jezus Chrystus. Kościół wraz z Maryją oczekuje na zesłanie Ducha Świętego na Zielone Świątki, bo trwamy w tej radości tajemnicy pustego grobu i ogłaszamy całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał. Surrexit Christus spes mea. Zmartwychwstał Chrystus, moja nadzieja. Nadzieja życia wiecznego. Bo Bóg wlewa w nasze serca
swoją łaskę i swoją radość. I wielką łaską dla każdego z nas jest to, że możemy właśnie tu się znaleźć, na wspólnej modlitwie, tutaj, w tym miejscu, gdzie Maryja 100 lat temu przekazała Boże orędzie dla Łucji, Franciszka i Hiacynty. To orędzie wciąż jest przekazywane. Wielu ludzi przybywa tutaj, aby na nowo zachwycić się miłością Pana Boga. Bo tutaj Bóg jeszcze bardziej staje się bliski każdemu z nas. Jeszcze bardziej pragnie przygarnąć nas do swojego serca, okazać nam swoją łaskę, obdarzyć nas swoją miłością i posyła nam nieustannie swojego Ducha, aby właśnie Duch Jezusa Chrystusa nas prowadził, aby Duch Jezusa Chrystusa nas kształtował. Bo od momentu Chrztu Świętego jesteśmy wszyscy w szkole Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego uczniami, a On jest naszym nauczycielem i mistrzem. I dajmy się Jemu poprowadzić. Dajmy się bezgranicznie poprowadzić Jezusowi. Oddajmy Mu się całkowicie, aby w naszym życiu najważniejsza była wola Pana Boga. Nie moja własna wola, nie mój własny sposób na życie, ale sposób na życie ten, który proponuje mi Pan. Ten, który przekazał światu za pośrednictwo Matki Najświętszej, Maryi, Królowej Różańca Świętego. Zawierzajmy nasze życie przez stawiennictwo Maryi. Zawierzajmy samych siebie, nasze sprawy i nasze intencje, aby zostały wysłuchane przed obliczem Najświętszego Pana Boga. Bo Duch Święty wszystkiego was nauczy. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, bo ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Powstańmy i w pokorze naszych serc zanieśmy nasze intencje przez stawiennictwo Królowej Różańca Świętego, miłosiernemu Bogu. Módlmy się za cały lud chrześcijański, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi, w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli wierni przyrzeczeniom złożonym w Dniu Święceń. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych ludzi z odwagą i radością poszło za Chrystusem. Ciebie prosimy. Prośmy o zdrowie dla całej rodziny, pomyślność dla Sylwii i Weroniki, o zdrowie Boże błogosławieństwo dla rodziców, dzieci, wnuków, rodzeństwo i ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorego Stanisława, o zdrowie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla rodziny oraz dla księdza proboszcza Bogusława. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci mamę Zofię w 25. rocznicę śmierci, za zmarłego męża Jana, zmarłych rodziców i rodzeństwo, naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, aby wraz z Maryją radowali się chwałą zmartwychwstałego Chrystusa. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, pielgrzymów, zgromadzonych przy ołtarzu Chrystusowym, we wszystkich naszych intencjach,
abyśmy słuchając Słowa Bożego i karmiąc się ciałem Chrystusa, stawali się każdego dnia dziećmi światłości. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz prośb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta, ręka święta, aleluja, rozerwała grobu pęta. Ręka święta, aleluja. Twój Adam jedłów spłacony, okup ludzki dokończony, wnijdziesz w niebo, jeśli wymi, wiećmi Twymi, aleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich,
i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstawanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, biskup Antonio, oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Hiacyntą i Franciszkiem Marto i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Otrzyj Ciebie już łzy płaczący, żale serca wawyzuj Cię. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję wszystkim za tą wspólną modlitwę, za ten właśnie dar i łaskę, że możemy właśnie w tym świętym miejscu, gdzie właśnie Maryja przekazała to orędzie,
dla trojga pastuszków tu się zebrać, gromadzić. Dziękuję dla ojca Konrada. To jest, kto nie wie, to jest wielka postać związana z świętym papieżem Janem Pawłem II, bo był wielkim przyjacielem i współpracownikiem. Ojciec Konrad Hejmo, bardzo znana osoba, przez wiele lat prowadził polskie grupy po Wiecznym Mieście, po grobach apostołów i służył właśnie przy świętym Janie Pawle II, więc dla mnie to też wielki zaszczyt, ojcze, że mogliśmy razem właśnie przy tym ołtarzu sprawować tę Eucharystię. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, dobrego pielgrzymowania po portugalskiej ziemi, a Maryja Matka Najświętsza niech nam wyprasza błogosławieństwo i obfitość łask u zmartwychwstałego Syna Chrystusa. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wesel się królowo mi miła, bo ten, któregoś zrodzili miła, zmartwychwstał Pan nad nami. Muszę do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie będzie. Proś Go za nami w potrzebę będzie. Byśmy się też tam dostawali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja.